Ogromne wzrosty na Bitcoinie nawet ponad 20%, to się właśnie dzisiaj wydarzyło. Dlaczego tak się stało? O tym opowiem w tym odcinku. Zapraszam do oglądania. Crypto Masters przedstawiają. Cześć ponownie. Karol z tej strony. Po dzisiejszych wzrostach na Bitcoinie postanowiłem nagrać o tym film, ponieważ z tego co zauważyłem w mediach społecznościowych, nie każdy wie, czym są spowodowane te wzrosty i co się działo przed tym, zanim Bitcoin zaczął drastycznie rosnąć. Jak możemy zobaczyć, Bitcoin kosztuje teraz 37 155 dolarów i jest na ponad 16% plusie, a jeszcze parę godzin temu kosztował ponad 38 000 dolarów, co mnie bardzo cieszy, ten kapitał. Nie uciek z altcoinów tylko ze świata zewnętrznego, bo możemy zobaczyć, że na altcoinach nie mamy wcale tak dużych minusów, ale też zaraz o tym opowiem. Ale zanim zaczniemy, to tak jak zawsze, pamiętajcie, że wszystko to, co mówię, to nie jest porada inwestycyjna. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. A jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, to zapraszam cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika. Jest to poradnik kryptowaluty dla początkujących i na pewno pomoże ci się poruszać po tym świecie kryptowalut na początku Twojej edukacji. Link do tego poradnika znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem, lub na stronie głównej możesz kliknąć tutaj odbierz e-book i możesz pobrać ten poradnik. A jeżeli jeszcze nie masz kont na giełdach kryptowalutowych, to na naszym kanale znajdziesz instrukcje, jak założyć sobie takie konto, a linki do Największej polskiej giełdy kryptowalutowej BitBay oraz największej giełdy na świecie Binance znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem. Także zapraszam do korzystania z tych linków. Przejdźmy zatem do tematu dzisiejszego odcinka: jakim są duże wzrosty w świecie kryptowalut, których na pewno nikt się teraz nie spodziewał. I co ciekawe, te wzrosty są następstwem tego, co wydarzyło się na giełdach papierów wartościowych na Wall Street. Jak wejdziemy sobie na CoinMarketCap, możemy zobaczyć, że market cap całego świata kryptowalut wzrósł aż o 14% i wynosi ponad 1 bilion dolarów, i to jest bardzo dobra wiadomość. Dominacja Bitcoina to 64,5%, jeszcze niedawno było to 65,5%, także widać, że ten kapitał powoli z Bitcoina również przesuwa się do altcoinów. Jak możemy zobaczyć na CoinMarketCap? Pojawiła się nowa pozycja, pozycja zero i jest to Wall Street Bets ticker WSB. Na wstępie powiem nie kupujcie tego, nie szukajcie, zaraz na pewno na jakichś giełdach typu HitBTC czy FatBTC będą podróbki tego tokena. Tego tokena nie ma, jest to żart z założycieli CoinMarketCapu, a Wall Street Bets to nic innego jak społeczność, która gromadzi się, żeby pompować akcje na giełdzie Wall Street. Zresztą jak sobie wejdziemy w ten kanał, to możemy zobaczyć wyraźnie informację, że ten projekt jest żartem. Jeżeli zobaczycie podobne projekty do tego, to zróbcie dokładny research, a ja wam mówię, żebyście tego po prostu nie kupowali, bo nic takiego nie wyszło na giełdy kryptowalut. Także bądźcie ostrożni, a zaraz wam wytłumaczę, co to jest Wall Street Bets, bo od tego trzeba zacząć, żeby wyjaśnić dzisiejsze wzrosty na kryptowalutach. Wall Street Bets to nie jest nic innego. Tak jak powiedziałem, jak subreddit na portalu Reddit, który nazywa się właśnie Wall Street Bets. Jak możecie zobaczyć, community mają bardzo duże, bo jest to prawie 6 milionów osób, i te 6 milionów osób zrobiło zawirowania na giełdach Wall Street. O czym zaraz wam powiem, i nie jest to pierwszy raz, bo oni są znani z tego, że robią takie właśnie anarchiczne zamieszanie. Weźmy sobie pierwsze pod lupę, akcje firmy GameStop. Która przedwczoraj urosła aż do 347 dolarów w parę dni z 17 nawet dolarów. Jest to ogromny, ogromny wzrost i przypomina bardziej rynek kryptowalut niż rynek akcji, ale to nie jest jedyny przypadek. Następnym przypadkiem jest CD Projekt, który też wystrzelił 28 stycznia na 365 zł, tutaj jest, a kosztował niecałe 248. Nie jest to taki wzrost jak GameStop ale też duży duży wzrost. Następnym takim projektem jest Hertz. Jest to wypożyczalnia samochodów, która złożyła wniosek o ochronę przed upadłością w maju 2020 roku w wyniku pandemii COVID. Jak możemy zobaczyć, w maju jego akcje spadły bardzo mocno w dół. Kosztował on mniej niż dolara, tam 80 centów chyba nawet, a Wall Street Bets swoją siłą i swoją społecznością Podbił cenę na 5,53 dolara do 8 czerwca 2020 roku. Nie są to oczywiście takie wzrosty jak na GameStop, ale to były początki właśnie Wall Street Bets i możemy sobie tylko wyobrazić, jak oni później mogą manipulować rynkiem. Wall Street Bets bardzo fajnie, jednym filmem pokazał, jak oni działają, i tu właśnie o to chodziło. WBS, czyli Wall Street Bets, bardzo chciał pokonać fundusz hedgingowy o nazwie Malvin Capital Management znany w Polsce z gry nastawionej na przecenę akcji CD Projekt i ogólnie na shortowanie innych projektów. I właśnie ten subreddit zebrał całą społeczność i Reddita i Twittera i bardzo ważne osobistości do tego żeby inwestowali właśnie w GameStop. I dlatego właśnie jego cena tak mocno poszła do góry. Następstwem tego, oczywiście, które było nieuniknione, było to, że w czwartek Robin Hood i inne firmy zajmujące się wolnym handlem, w tym Trading 212, brytyjski konkurent ogłosił, że całkowicie wstrzymują transakcje na GameStop, a także szereg innych akcji uprzywilejowanych przez Wall Street Bets, a w tym sieć AMC i niegdyś wielki producent telefonów Nokia. Wielu wpływowych ludzi z bardzo dużą społecznością na swoich Twitterach wypisywali, żeby kupować GameStop i potępiali Robin Hooda za wyłączenie handlu tymi akcjami, co wśród społeczności odbiło się też pozytywnie na rynku kryptowalut, bo sam Dogecoin wzrósł chyba sześciokrotnie, a każdy kto siedzi dłużej w krypto kryptowalutach wie, że Elon Musk wspominał już o nim dużo, dużo wcześniej i jest uznawany za jego ulubioną kryptowalutę. A dzisiaj mieliśmy nic innego, jak tylko jeden napis na kanale właśnie Ilona Maska: hashtag Bitcoin w jego story. To wywołało wielką eksplozję inwestorów, którzy przyszli do świata kryptowalut i zaczęli masowo kupować Bitcoina. Jak wejdziemy sobie na kartę Bitcoina na CoinMarketCap i zejdziemy, ustawimy interwał jednodniowy, to możemy zobaczyć, że Bitcoin z ceny 32 194 dolary. Dosłownie w chwilę urósł do ponad 37,5 tysięcy dolarów, co jest ogromnym 20% wzrostem. Ta cena lekko skorygowała, ale dalej pnie się w górę, co mnie bardzo cieszy. Ten kapitał cały czas napływa do świata kryptowalut, do Bitcoina. Z miłą chęcią wszedłbym na Glassnode i zobaczył jaki kapitał i skąd ten kapitał przypłynął. Ale niestety dane z dzisiejszego dnia będziemy mieli dopiero po północy, także jutro z miłą chęcią rzucę na to okiem. Tu na kanale Ilona Maska możemy też zobaczyć właśnie 26 stycznia, jak reklamował. Tutaj jest napisane Game Stong i zareklamował właśnie Wall Street Bets, co również przyczyniło się do tych wielkich wzrostów na tych akcjach. A teraz pod jego imieniem i nazwiskiem pięknie widnieje ten napis Bitcoin. Ale co ciekawe. Dzisiaj rozmawiałem z moimi znajomymi, bo jak zauważyliśmy, wielkie wzrosty powodują wielkie problemy. Jak możemy przeczytać na CryptoPotato, Binance, Kraken i Bittrex mieli poważne problemy techniczne w związku z dużymi wzrostami na Bitcoinie. Jak możemy przeczytać w tym artykule, Binance wstrzymał wypłaty, aby odpowiedzieć na bardzo duży wzrost żądań od nowych, unikalnych użytkowników. Co możemy zobaczyć też na Twitterze CZ. Który 4 godziny temu dosłownie napisał, że mają ATH, nowych userów, i wygląda na to, że Musk wywołał efekt kuli śnieżnej dla inwestorów detalicznych. Problemy zostały szybko rozwiązane, ponieważ CZ poinformował, że już wszystko działa na giełdzie. Oczywiście, weteran giełdy amerykańskiej Kraken również wykazał pewne problemy z łącznością. Ja sam próbowałem coś innego kupić na Krakenie w tym momencie, i cały czas mnie wywalało z powrotem do strony logowania. Spółka oficjalnie Mówi, że zespół wsparcia technicznego zidentyfikował i pracuje nad rozwiązaniem problemu. Teraz już też kraken oczywiście działa. Wcześniej szał Dogecoina przyniósł problemy techniczne również Bittrexowi. Platforma handlowa poinformowała, że portfel Doge na stronie internetowej i aplikacja mobilna są w trakcie konserwacji. Dogecoin też ładnie poszalał i odnotował bardzo, bardzo ładne wzrosty. Co jest najbardziej zastanawiające i można wyciągnąć takie wnioski z tego, co się wydarzyło przez ostatnie parę dni, to to, że fundusze hedgingowe dysponujące nawet 25-miliardowym kapitałem, shortując różne akcje, nie są w stanie zwojować rynkiem tak jak społeczność zebrana na Redditie. A jednocześnie, jedna osoba, która ma prawie 43 miliony followersów. Jednym tylko wpisem może podnieść kapitał kryptowalut aż o 15 prawie procent co stanowi wzrost z 964 miliardy dolarów do ponad 1 biliona dolarów. Także czy to jest fundusz hedgingowy, czy to jest grupa społeczności, która zebrała się w jednym miejscu, czy to jest jedna osoba z bardzo dużym wpływem, może bardzo dużo zdziałać na rynku akcji Wall Street, jak i na rynku kryptowalut. Miejcie to na uwadze i takim przemyśleniem kończę dzisiejszy odcinek. Dzięki bardzo za wysłuchanie, trzymajcie się, cześć.